Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Jak tak można było się zachować? Z tym, że kobieta atakowała! Odchodzimy się, proszę państwa. Panu nie wstyd, co pan robi? Strasznie wstyd z pana. Odchodzimy się. Dlaczego pan to zrobił? Proszę zejść na dół, proszę państwa, zejście na dół, to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, uczestniczą w aktach satanistycznego. Proszę państwa, proszę zejść na dół. O mój telefon, panie pośle, spokojnie. Proszę zejść, zejście na dół, proszę państwa. The apocalyptic messianic cult Chabad Lubavitch is taking over the world one leader at a time. JFK, RFK, Ted Kennedy, and RFK Jr. were and are closely tied to and beholden to Chabad. This immensely powerful religious cult believes that their deceased leader, Rebbe Schneerson, is the Messiah. American presidents honor the Rebbe's birthday as Education Day, and on that day, impose the 7 anti-Christian Noahide laws on Americans. Vladimir Putin is under the grip of Chabad, as is Benjamin Netanyahu and Donald Trump. Argentina's Milei also serves Chabad. World leaders bow to the Wailing Wall and increasingly pay homage to the Rebbe's grave as a rite of passage into the political arena. Chabadniks are Kabbalists and believe that Gentiles are quite literally the spawn of Satan. Chabad cultists are aggressively turning Christians away from their faith and converting them into Noahide slaves, in conformity with the dictates of the Talmud in Tractate Sanhedrin, folios 56 through 60, and Shabbat 32b. This growing power has emboldened Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to wage a holy war of extermination against the Palestinians, whom he dubs Amalekites. Bardzo proszę w trybie sprostowania. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo proszę odnieść się do słów, które pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, panie pośle. Ponieważ tak jest przesłanie tych świąt. Wzywam państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo dziękuję. Dotarły. Proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Proszę. Już pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie dziękuję. Panie pośle Braun, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Panie marszałku,
wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów, na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut przerwy.